rady miasta prowadzić. Przegrane powstania, przegrane wojny. Głosowania wyznaczono na dzień 11 lipca.
1920 roku. Obszar najbliższy Dobry obejmował trzy powiaty. Trzy powiaty na Warmii, miasto Olsztyn, powiaty ziemskie Olsztyński i Leszelski i 8 powiatów na Mazurach. Ostrudzki, Nicicki, Szczecieński, Wiski, Bełski, Olecki, Liżycki i Mrągowski, państwa polskiego. Po przegranym plebiscycie dziesiątki tysięcy Warmiaków, Mazurów pozostały po niemieckiej stronie. To o nich powinniśmy pamiętać, bo oni bez wsparcia polskiego państwa włączyli polską szkołę, polską modę, kształtowali świadomość narodu. Wielu z nich zapłaciło za to najwyższą cenę. Rocznica plebiscytu to z pewnością okazja do tego, aby pochylić się nad tymi zdarzeniami, także do głębszej refleksji nad losami działaczy plebiscytowych. Moje krótkie wystąpienie o plebiscytach sprzed 90 lat chciałbym podzielić na trzy części. Powiedzieć kilka zdań ogólnych o samym głosowaniu 11 września 20 roku. W drugiej o przyczynach przegranych Polaków. Co prawda tutaj pan doktor Cichon już podjął głównie. A na zakończenie po prostu przywołać zdarzenia z samego Olsztyna. Te zdarzenia sprzed 90 lat. Jako Jaracza, jako Trojka. W 28 roku postawili Niemcy pomnik zwycięstwa w Jakubowie, otoczony ulicą Działdowską. No jednak tamto głosowanie w 20 roku w kraju większe zainteresowanie Warmią, Mazurami i Powiślem, a tutaj Polską, polskością. Potwierdziły to wydarzenia z okresu międzywojennego, których już nie ma w tym momencie czasu mówić. W każdym razie to, co nie udało się wtedy zrealizować przed 90 laty, wypełniło się w 1945 roku już zupełnie w innej konfiguracji politycznej. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, czy ktoś z Państwa obecnie na sali się zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, po kwestii plebiscytu fala pogromu przeszła przez Warmię i Mazury. Wielu działaczy opuściło te ziemię i schroniło się w niepodległej Polsce, by ratować swoje życie. Dlaczego akurat tu w Olsztynie? Dlatego, że jesteśmy stolicą Warmii. Powinniśmy wobec tego także dbać o pamięć o tych ludziach, którzy o polskość dbali przed laty walczyli. To naturalne znajdzie. Kilku potomków tych ludzi dzisiaj na sali tak jest. Myślę, że to dla nich też była miła chwila wskazująca też na to, że ten trud ich przodków nie poszedł na nami. Wspomniał pan w tym swoim bracie, że ta walka była z góry przegrana. Faktycznie tak. Większy wodzik, na większy wodzik zasługują ci ludzie. Ci, którzy się oparli, to odnieśli tą rękawicę, próbowali przeciwstawić się do końca wczesnych Niemiec. Sprzyjające okoliczności także inne trzeba by tego dać pod uwagę. Także my wtedy byliśmy w Polsce dokładnie wolne naszej wschodniej granicy. To zaangażowanie się z tego Polski mogło być adekwatne na południe. Pan wyjątkowo znaczenie złot, medal za zasługi. Proszę mi powiedzieć, jak się pan czuje? Jakie emocje? Po pierwsze byłem zaskoczony. Jest to medal za długoletnią służbę. Rzeczywiście, jeśli chodzi o samorząd, to roku 1998 byłem radnym, byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, następnie wiceprezydentem, dzisiaj jestem prezydentem miasta. Dziękuję bardzo, że moja działalność na niwie samorządowej społecznej została zauważona, oceniona. Jeśli tak została oceniona, że zasługuje na to wyróżnienie, to wszystkim, którzy tak uważają,